No to siema. Cześć kochani. Witajcie na kanale o matko i córko. Co to znaczy? Nie wiem. Dobrze, no to ja może powiem, że ten odcinek to Q&A. Na Facebooku znowu była akcja i znowu żeście się spisali. Dostaliśmy bardzo dużo pytań, ale niestety większość z nich to pytania, na które już odpowiedzieliśmy w poprzednich filmikach. Albo takich zwykłych, albo na poprzednich filmikach Q&A. I znowu pytanie górujące, czyli Paulina, czy masz chłopaka? Raz go ma, raz go nie ma. Tak, ja jestem na bieżąco, więc czasami go ma, czasami go nie ma. Najczęściej pojawiającym się też pytaniem było, czy Paulina, czy ty się nie wstydzisz, że nagrywasz z mamą? Odsyłam do poprzednich filmików. Pytaliście się też, ile mamy lat, jak mamy w ogóle na imię. Tak, to było śmieszne. Paulina, jak twoja mama ma na imię? No przecież, jak oglądaliście nasze poprzednie filmiki, no to przecież na te wszystkie pytania znacie odpowiedź. Także tych pytań nie zadajemy sobie. Ale zadamy sobie inne. Zadamy sobie pytanie na przykład takie. Co by pani zrobiła, gdyby dowiedziała się, że Paulina kończy z nauką? Moja Paulinka niestety jest mądrą dziewczynką i ona z nauką nie skończy. Po prostu nie ma takiej opcji, więc ja się nie muszę tym martwić, zajmować głowy, po prostu nie będzie czegoś takiego. Też dostałyśmy pytanie, czy nagracie kiedykolwiek odcinek z całą swoją rodziną, rodzice i dzieci? Ale co, że babcie, dziadkowie... Ale no, rodzice i dzieci, cała nasza rodzina, ale nas jest tylko trójka. Aha, myślałam, że rodzice, dzieci, czyli babcie, dziadkowie, siostry, bracia, kuzyni. Nie wiem, takiego odcinka na pewno nie będzie. Jeszcze mnóstwo było pytań, czy poprosił nas ktoś kiedyś o autograf i czy w ogóle co robią ludzie, jak nas widzą na ulicy. No nic nie robią, no... Nie mogę aż znowu takiej... Tylko szłam sobie tak przez chodnik i dziewczynka była tak zszokowana, że mnie widzi, że przez 2 minuty dusiła sobie słowa i nic sobie nie powiedziała. Ale to było tylko jeden jakiś taki... Takie pojedyncze przypadki, może coś tam się zdarzy. Ale no, jesteśmy normalnymi osobami, więc jeszcze nikt nas nie poprosił o autograf, o zdjęcie. Nikt na nasz widok jakoś nie zareagował. Tak, nikt tak nie reagował. Nikt. Pytanie do mamy i córki. Czy kiedyś miałyście coś złamane, skręcone i tak dalej? Tak, ja jak byłam mała, to miałam co chwilę złamaną rękę. To raz był taki przypadek, to mi mama opowiadała. Znaczy ja tak przez mgłę pamiętam. Jak z jedną ręką szłam gips zdejmować i od razu szłam zakładać gips na drugą rękę. Także... A ja miałam operację na łokieć. Skakałam przez kozę i złamałam sobie rękę. Co byście wolały? Walczyć z budyniowym potworem, czy walczyć z galaretkowym potworem? Ja wolę budyń. Jeżelki. To bardziej do galaretki ci. Czyli ja będę walczyć z budyniowym potworem. A ja z żelkami, ja nie chcę galaretki, nie budyniu, ja chcę żelki. Nie, masz wybór, budyń albo galaretka. Ja z niczym nie walczę. Nie masz z żelkami. Paulina, oglądasz szkołę? Czasem, jak przyjdę ze szkoły, jestem sama w domu, i nie leci nic ciekawego, to z braku laku leci szkoła. Czy lubicie ubierać się na galowo? No każda kobieta chyba lubi się od czasu do czasu ubrać tak wow, ale niestety jest mało takich sytuacji. Akurat jakoś tak ostatnio nie było żadnego wesela u nas w rodzinie. Jedynie na Sylwestra ja akurat miałam okazję się tak na galowo troszeczkę ubrać. No. I pytanie, czy się maluje? To. No pytanie, czy się maluje? Czy się maluje? No ja nie wiem, czy ty się malujesz, bo ty nigdy nie widziałam. Jak się malujesz, to się odpisz maluj dalej. Nam. Tak, i odpisz nam, czy się malujesz. Ile dajecie łyżek cukru do herbaty? Ja 2. Ja też 2. Kiedyś dawałam 3, ale teraz daję 2. Paulina, masz sekrety przed mamą? Myślę, że każdy ma jakieś sekrety. Jakbym tak teraz miała pomyśleć, to nie wiem. My
my po prostu dużo ze sobą rozmawiamy, więc chyba to tak później, jak w kwietniu coś jest z sekretem, to potem w maju jakoś tak z rozmowy coś wynika, nie? Także, ale nigdy oczywiście nie mówi mi rzeczy, które koleżanka jej powierzyła w sekrecie, no to na pewno nie. Ale wiemy o sobie, co tak się w naszym życiu dzieje, nie? Tak. Ja mam fajne pytanie. Chcesz usłyszeć? Uh-huh. Na pewno? Uh-huh. Na pewno chcesz je usłyszeć? Miałaś odpowiedzieć tak. Odpowiedz tak, chcę usłyszeć to pytanie. Ale ja nie lubię być, jak taka presja jest na mnie wywierana, ja tego nie lubię. Czy ty chcesz, ja lubię swoje zdanie. Czy ty chcesz usłyszeć to pytanie, Paulina? To jest to pytanie. Nie. A! Tak, no i tak ci powiem. Gdyby banda tajniaków wleciała do waszego domu i krzyczała: usuńcie kanał i wszystkie ślady po was, grożąc wam śmiercią tragiczną. O Boże drogi! Co byście zrobiły? Zależy jaką śmiercią. Nie, każdą śmiercią tragiczną usunęłybyśmy kanał i wszystkie ślady po nas na kanale YouTubie. Jakąkolwiek śmiercią by nam ktokolwiek groził, także. Ale ja jestem wampirem, także uważajcie. Pytanie do mnie. Bardzo mądre pytanie. Co by pani zrobiła, gdyby Paula w wieku 14 lat powiedziała, że jest w ciąży? Ja mam nadzieję, że wychowałam Paulinkę na mądrą dziewczynę i takie ważne decyzje dotyczące takich ważnych rzeczy podejmie z rozsądkiem. Ale gdyby się coś takiego przytrafiło, no co bym powiedziała? No powiedziałabym Paulince, że ma we mnie oparcie, że pomogę wychować dziecko i jakoś sobie poradzimy, bo jesteśmy rodziną. Przecież wiesz, wiem, ale cicho, przerabiałyśmy już ten temat kilka razy. Tysiąc razy. Czy byłaś na koncercie jakiegoś twojego idola? Jeszcze nie, ale w sierpniu się to zmieni, bo pojadę na koncert Linkin Park. W wieku takim nastoletnim moją idolką była Sinead O'Connor. Nie wiem, czy kojarzycie, pewnie nie kojarzycie, bo ona już tak bardzo nie tworzy, jak właśnie w czasach mojej młodości. To była taka łysa piosenkarka. Zawsze na nią mówiłam łysa pani. I wtedy już wiedziała, o kogo chodzi. Tak, tak. To była moja idolka. Bardzo, bardzo ją lubiałam. No i w 90 którymś roku jeszcze byłam panienką, ale już byłam z tatą od Pauliny i on mnie zawiózł na koncert do Spodka, do Katowic. I tam jeszcze była taka sytuacja, że jak wyszliśmy na tą płytę główną, no to staliśmy gdzieś tam po środku. Ale on tak swoimi łokciami tak nas tak wszystkich rozpychał, że byłam prawie przy barierkach i miałam ją po prostu, nie wiem ile to jest, 5 metrów od siebie, także to było dla mnie cudowne przeżycie. Czy zrobicie serię książka pod tytułem? Tak, zrobimy, tylko czekamy na przesyłkę. I znowu pytanie, czy w szkole nie mówią, że to siara nagrywać z mamą? Nie mówią w szkole, że to siara nagrywać z mamą. Boże, ale ostatnio... Czemu wy myślicie, że to siara nagrywać z mamą? Naprawdę? Nie wiem, ale no ostatnio tak sobie... Często tak mam, takich kilka znajomych mam, że jak sobie idę czy coś, to potem przyszło po szkole: o matko i córko! Ale to tak raczej, żeby się... Nie to, żeby mnie obrazić czy coś, my się razem z tego śmiejemy, po prostu. Tak wesoło. I bardzo dużo było pytań, co sądzicie o reklamie Majo Majo. Ja nie rozumiem tego fenomenu, tej reklamy Majo Majo. No widziałam. Majo Majo? Ale jaki jest fenomen? Czemu akurat Majo Majo, a nie jakaś inna reklama? Znaczy się, no w sumie to ja tego nie rozumiem. Nie wiem, ja się nie śmiałam z tej reklamy, oglądałam ją, ale... Nie wiem, reklama jak reklama. Jak reklama. Majo Majo, bo co, bo majonez? Majo, masz majo. Paulina, od jakiego czasu lubisz żelki? Od kiedy ja lubię żelki? Ja zawsze lubiłam żelki. Zawsze. Tylko że teraz po prostu, że tak powiem, mam swoje pieniądze i kupuję je częściej niż kiedyś. Tak, bo ja nie lubiłam i kupowała żelków. Zawsze wolałam, żeby jak chcesz coś słodkiego, to zjedz czekoladę. Bo ja uważam, że żelki są niezdrowe. To jest po prostu intrygujące, to jest po prostu mega, mega super pytanie. Nicola Holeksa mi je zadała. Paulina, czy są jakieś żelki, których nie lubisz? Otóż są takie czarne. Z czego one są?
Lukrecja. Lukrecja, nienawidzę Lukrecji. A ja uwielbiam, Jezu, jak ja uwielbiam Lukrecję. Pyszna Lukrecja, oj. Jak zawsze Haribo, taką mieszankę kupujemy na wagę, to ja zawsze Lukrecję mi weź, Lukrecję mi weź. Lukrecja. Tak. Paulina, czy gdyby twoja mama zamieniła się w wielką żelkę, zjadłabyś ją? Ja wielką żelką. Nie. Takim misiem Haribo. Czy zrobicie kiedyś Snapchata dla widzów? Ja mam Snapchata i podałam już nazwę, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może zapraszać dalej. Przyjmuję wszystkich. I kochane, czy bałyście się przy pierwszym odcinku, że was znielubią? Bałyśmy się. O Boże, jak ja się bałam. Bałyśmy się, naprawdę miałyśmy wielkiego stresa. Aż do pierwszej fali takiego, jak wszystkie wykresy nam poszły w górę i do fajnych komentarzy, no to wtedy już poszło. Ale te pierwsze kilka odcinków, wiedziałyśmy, że to musi potrwać, zanim to dojdzie do widzów, ale te pierwsze kilka odcinków to żeśmy się bały, nie? Pierwszy odcinek, nie? Jak żeśmy się zastanawiały, puszczamy, nie puszczamy, puszczamy, nie puszczamy, puszczamy, nie puszczamy, nie? Zostało mi zadane pytanie, ile mam etui na telefon i czy je pokażę. Etui na telefon mam tylko jedno i jest to pingwinek. Co zrobicie, kiedy w śnie przyjdą do was żelki Haribo i powiedzą, że robią haribową imprezę, na którą was zapraszają, ale macie się ubrać w żelki Haribo i przefarbować na różowo. Nienawidzę kolor różowego, więc ja po prostu... Ja bym skoczyła na tego żelka, ja bym go zjadła. Po co mam być na imprezie żelków Haribo, jak żelki można zjeść? Z żelkami się nie tańczy, żelki się je. A przedtem jeszcze zrobiłabym selfie. Byłam z tymi żelkami. Myślę, że na tym właśnie porywie takim spontanicznym od Pauliny zakończymy ten odcinek. To kończmy już ten odcinek. Pamiętajcie, że z tych pytań zadawanych na Facebooku powstanie tym razem tylko jeden odcinek. Nie bójcie się, kochani, że waszego pytania nie było. Będą kolejne szanse. Tak. Jak wymyślicie jakieś superowe pytanie, to na to pamiętacie. Także żegnamy się z wami. Pa, pa, pa.